Cześć ludzie, witam w kolejnym odcinku, oczywiście Skrybel Nauców Unlimited. Dzisiaj sobie przejdziemy tę misję i może coś jeszcze zobaczymy, jak pójdzie dokładnie z czasem, czyli to wzniesienie, ta wyżyna, szczyt, cokolwiek to jest. Jak widzicie, jest troszeczkę zimno, także zmieniliśmy klimat i obstawiam, że będziemy musieli wejść na samą górę. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, zapraszam was do zostawienia łapki w górę, jeżeli będą ich, nie wiem, 4000, to wtedy zaczynamy serię ze Skrybelnauców Unmasked, czyli tych z superbohaterami. A teraz już zapraszam was do oglądania. Powiem wam, że nadal jest gorąco, nagrywam ten film zaraz po tamtym. Gotuję się dosłownie tutaj, ale jest nadal spoko. Dobra, mamy pierwszego gościa. Ta rzeźba jest nudna. Daj coś, żeby mnie zainspirowało na tej platformie. Tutaj jest ta platforma, tak? O tą chyba platformę chodzi. A jeżeli dałbym mu... albo na przykład... Uwaga. Ulala. Czy to cię zainspiruje? Tak, oczywiście, że go zainspirowała goła kobieta. Piękną od razu zrobił jej figurę, także proszę bardzo, lecimy dalej. Tutaj jest jakiś dziadek Mróz. Jack Frost, chyba tak, to jest dziadek Mróz, tak mi się zdaje. The other Jack won't leave my cave, but we can scare him without noise. Okej, czyli jest jakiś tam gościu w jaskini i musimy go po prostu wystraszyć. Czym go możemy wystraszyć? Coś, co powoduje duży, głośny dźwięk. A jedyną rzeczą, która mi przychodzi, to jest TNT do głowy. Uwaga, i oczywiście... O nie, on wziął to od razu. O kurde. Wow. Co to jest? Jakiś potwór. Przepraszam, potworze, że tak się stało, ale no cóż, co mogę powiedzieć? O, i odblokowało mi się, jak widzicie, jakieś magiczne przejście. Powiedzmy, że to jest magiczne przejście, tak naprawdę to nie jest magiczne przejście. Wow, dlaczego oni tutaj wiszą? Myślałem, że się powiesili. Help us get down. No to trampolina. Jak jest trampolinę? Tyry, amy, p-o-linę. Widzicie, nawet nie trzeba wiedzieć, jak się pisze. Bierzemy sobie trampolinkę. A jeżeli bym wziął po prostu, nie wiem, scissors, dałbym nożyce i chciałbym tutaj uciąć to, no to nie, niestety, o kurde, nie, niestety nie mogę uciąć, ale mam pewien pomysł. Weźmiemy sobie, damy jetpacka i uwaga, utniemy tą linę i zobaczymy, czy teraz coś się stanie. Nie. Ja bym chciał to przecież do linę. Halo, czy to jest takie, czy to jest naprawdę bardzo złe i nie można tego robić? Nie wydaje mi się, O. Przeżyli! Widzicie, trampolina zadziałała, tutaj mamy 3 na 9 już, o kurde, czy to są będą wyścigi? Can you help me get an edge in the race? Czyli chodzi, edge to była krawędź bodajże, ale can you help me edge in the race? Jeżeli dałbym ci na przykład jetpack albo rakiet, silnik rakietowy, to czy teraz byłbyś szybszy? 3, 2, o Jezu, on chyba poleci... Dobra, jest jednak szybszy, czyli chodziło o jakby prowadzenie, jakby przewagę, o, bardziej bym przetłumaczył to jako przewagę. Dobra, tutaj mamy dwóch ziomków, a nie, już z nimi rozmawiałem, także nie ma raczej problemu. There is a pressure to borrow trapping in the ground with us, but we can use science to free it. A, czyli po prostu tam jest uwięziony jakiś ktoś po prostu w tym lodzie i my musimy jakoś to roztopić. No to no oczywiście, no ognisko, rozpalmy, oj. Ognisko coś nie chce. Flame thrower, czyli miotacz ognia. Napierdzielamy, zobaczymy. Burn. Proszę bardzo. A. I tutaj nic nie było? Przepraszam. Kolego, wiecie co, chyba spieprzyłem troszeczkę misję, ale cóż, zaraz się tym zajmiemy, najwyżej zresetujemy po prostu sobie mapę. Dobra, I can jump high enough to follow my mama goat. Okej, czyli nie mogę skakać zbyt wysoko, ponieważ no nie mogę skakać. A jeżeli dałbym ci super shoes, dałbym ci super buty. O! I teraz super butami, tak, poradziła sobie ta koza, także jest całkiem spoko. Dałem jej super buty i super skoki nagle zaczęły się dziać. O, wideografer, czyli to jest gościu, który nagrywa. This is step, I'm to make jump. No to dajmy mu po prostu, żeby był odważny. On po prostu jest, on się zbyt boi.
jest zbyt... O, no i się... A nie, nie zabił się. Myślałem, że się zabił, ale jednak nie. Okej, tutaj mamy Yeti Yeti'ego. Be like a Yeti and I will be your buddy. Czyli musimy dać sobie na przykład Yeti... dajmy sobie... Muszę być Yeti. A jeżeli bym po prostu siebie przerobił na White... Uwaga. Jest, chodzi o tylko, żeby się przemalował. W sumie powiem wam, że podoba mi się ten kolorek. Także niech będzie. Mortals keep stealing our divisor good like again. Czekajcie. Śmiertelnicy kradną nam nasze święte rzeczy. Pomóż nam, abyśmy byli z powrotem bogami. No to czekaj. Mjolnir? A to był, wiecie, ten młot Tora. I widzę, że to zadziałało bez żadnego problemu. 8 na 9, niestety musimy zresetować teraz mapę. Strój superbohatera, flotar. A nie, to nie to. Miałem przygotowany strój superbohatera. Powiedzmy, że na dzisiejszym odcinku będę po prostu w białym stroju i każdy powinien być zadowolony. Bierzemy sobie reset oczywiście. I ruszamy jeszcze raz. Czekajcie. Jetpack. Mam się zrobić biały. W sumie nawet fajnie mówię, to wygląda. I polecimy sobie na górę. Zobaczcie, czekajcie, co on tutaj chce? On potrzebuje pomocy, aby roztopić tą figurę, ale wydaje mi się, że najlepszym sposobem na roztopienie tej, chyba że chodzi o ten, o dłuto, tylko kurde, jak się nazywało dłuto? A może po prostu stworzę naukowca? Czy naukowiec sobie z tym poradzi bez problemu? Czyli chodzi o kurde. Ludzka skamielina. Co to jest? Neandertalczyk. Okej, znaleźliśmy Neandertalczyka. Ale trudne słownictwo. Co tu się dzieje? Dobra. Musimy znaleźć teraz te dwie misje, które gdzieś tutaj są. Nie, jest jedna misja. Myślałem, że są dwie i zobaczymy. Trzech ludzi, którzy się wspinają, potrzebują pomocy Maxwella, czyli mojej pomocy. No dobra. Zobaczymy, co wy chcecie dokładnie. Okej, czyli wy chcecie się dostać oczywiście na szczyt, tam widzę, że jest potwór, beczki i gwiazdka. No dobra, wygląda całkiem spoko. Turu, turu, tu. O nie, kamienie. Obstawiam, że pierwszym zadaniem będzie po prostu zniszczenie tych kamieni, czyli po prostu przetarcie drogi. Oczyść tą lawinę, która blokuje drogę. No to bulldozer. Chodziło mi oczywiście o bulldozer. Pek, wsiadamy, right. Przepraszam, kamienie. Huge. Speedy. No i co, kurdek? O nie, tu zobaczcie, tak. O Jezu, jakie to jest ogromne. Halo, ludzi teraz. A nie, ludzi niestety nie mogę spychać. Już. O! Uwaga. Dobra. Niszczymy, powiedzmy, że o to nam chodziło i zniszczymy sobie tym. Żeby nie było, że będę znowu używał TNT albo czegoś takiego, chociaż nie, no dobra, nie ukrywajmy. Będzie o wiele szybciej, jeżeli użyję na przykład Rocket Launcher. Po prostu. Pyk. I zniszmy to. Da się oczywiście. Weźmy sobie jeszcze, podejdźmy. O nie, zniszczył mi się mój Rocket Launcher. Mógłbym oczywiście też zmniejszyć kamienie, bo też jest taka możliwość. Pyk. Pyk. I jeszcze ten kamień. O, a tu jest coś jeszcze. Pewnie to się zawali na nich, ale zresztą zaraz się przekonamy. Zmniejszmy to tiny. I teraz zobaczcie, możecie bez problemu przejść. Chyba że naprawdę mam jeszcze to zniszczyć. Jeżeli... Nie, tego na pewno nie muszę niszczyć. Okej, droga jest, także zapraszam wszystkich do kolejnej podróży. Czy coś tu się stanie? Myślałem, że może naukowca zabije albo coś takiego, bo tak to w sumie wyglądało troszkę. Jakby coś tam się działo. No. O kurde, chmury! Wow, to są lodowi giganci. Lodowi giganci przynieśli ze sobą sztorm. Stwórz trzy obiekty, które pomogą nam przetrwać zimno. No to pierwszym to oczywiście jest szalik. Proszę bardzo. Drugim jest czapka. Powiedzmy, że taka czapka. A trzecim jest płaszcz. Nie chcesz płaszczyka? Masz, oczywiście, że wszystko zadziałało. Proszę, giganci już nie atakują nas, a my możemy dalej kontynuować naszą przygodę, żeby zdobyć po prostu jakiś tam szczyt. W sumie nie mam pojęcia, co to za szczyt.
Ale to chyba kompletnie nic nie zmienia. O, czy to nie jest Donkey Kong? Wiecie, ta gierka taka była kiedyś. Znaczy jest nadal, nikt w nią chyba nie gra. Yeti jest bardzo zły. Poradź sobie z nim, but don't kill him. Aha, czyli nie możemy go zabijać, ale muszę sobie z nim jakoś poradzić. Okej, okay, on będzie rzucał tymi beczkami. Zastanawiam się, co mogę tak naprawdę z nim zrobić. Mógłbym go na przykład uśpić. Ej, w sumie uśpienie to jest całkiem dobry pomysł. Niestety muszę siebie zrobić normalnym pyk. Mogę teraz latać? Nie mogę. Wings. Dajmy sobie skrzydełka. Okej. Okay. Kolego, czy ty możesz być na przykład sleepy? Możesz być śpiący? Tak, oczywiście, że możesz być śpiący i nawet poszedł sobie spać. Także nie było żadnego problemu, żeby go uśpić. O co chodzi ze szczytem? Są jakieś the climbers are approaching the peak, czyli wspinacze osiągnęli szczyt. Połóż obiekt na szczycie, który by chcieli. No to oczywiście to będzie Polish flag. Poland? Nie, Poland chyba flag będzie. Nie, niestety to nie działa, czyli po prostu musimy dać flagę. Dlaczego nie mogę dać flagę? Flagi, przepraszam. A, chyba spieprzyłem, wiecie? Mogłem chyba napisać, ale wziąłem jakby... miałbym opisać siebie. Ja rozumiem, ja chyba spieprzyłem to. Ale wszystko jest okej, okay, misję przeszliśmy, także to jest najważniejsze. Nie, niestety się jednak nie da. Myślałem, że flagę Polski będziemy mogli sobie zrobić. Chyba, że coś źle wpisałem. Ale gwiazdkę mamy, także będziemy bez problemu mogli iść do następnego poziomu. Mam nadzieję, że ten poziom też będzie dość dość łatwy. Okej, co teraz? Teraz mamy Abian Seafront, czyli coś z wodą. Tyle mogę powiedzieć, tyle wiem. Zobaczmy, o co dokładnie będzie chodziło. Welcome to Abian Seafront. O, są ludzie, jest jakieś słoneczko, bardzo jasne. Gościu, który ma popsute iglo. I mamy jakiegoś Aladyna. Dobra, lecimy dalej. Give me a zodiac to discover. Daj mi znak zodiaku. No to dajmy ci... dajmy ci byka. Czy chodzi ci o byka, kolego? Tak, chodziło mu o byka, także jest spoko. Wow! Taurus, ej! Powiem wam, że to nawet fajnie wygląda. Try to find the other zodiac signs. A, czyli możemy sobie znaleźć jakby inne jeszcze znaki zodiaku. Dobra. I want a new home. A jeżeli bym ci po prostu poprawił clean dobra, naprawiony dom, uwaga. Czy to zadziała? Niestety nie. Jak to jest iglo? Iglo po prostu. Iglo, proszę, masz iglo. Nówka sztuka, o, widzicie, już mu się to spodobało. Show me something in the solar system to observe. A, czyli będziemy coś na przykład mogli obserwować. Dajmy UFO. Dajmy UFO do obserwowania. No, to, ale chyba nie o to chodziło. No to dajmy star. Space. Pyk, masz gwiazdkę do obserwowania. Poobserwuj sobie gwiazdkę oczywiście, jeżeli chcesz. O, pojawiły mi się planety. Szczerze mówiąc, chciałem na początku dać Marsa, ale wystarczyło, że dałem gwiazdkę. Dobra, dziękuję bardzo. Możemy sobie lecieć dalej. I co ty, słoneczko, chcesz? Och, no, the glacier is melting, rising the water level. Find some way to make it stop. A, czyli po prostu tutaj zaczyna nam się roztapiać powierzchnia przez to słońce. Dajmy sobie na przykład frozen. To było, powinno być zamrożone. I jest, zadziałało. Naprawiliśmy globalne ocieplenie. Co ty, kolego, chcesz? This ice block. A, czyli chce jakby wykuć coś w tym lodzie. Tylko on potrzebuje... Czy, nie wiem, czy hammer zadziała. Hammer? Czekajcie. A jak to się nazywało to do... Dłuto? Dłuto chyba to było. Czekajcie, już sobie sprawdzę, jak było dłuto po angielsku. Chisel. O, zobaczcie. Chisel. Proszę bardzo, dłuto do twojej rączki. O, widzicie, i udało mu się coś tutaj nawet fajnego zrobić, takiego łabędzia. Cheese, czyli ty chcesz kamera.
A chcesz komuś zrobić zdjęcie? Czy ja mam tobie zrobić zdjęcie? Remove. Czekajcie, może ja muszę zrobić zdjęcie mu. Już. O, piękne zdjęcie, zdjęcie. Dowód prawie. A, bo on zjadł od razu ten dowód. Dang, the Yeti ate your photo. No kurde, to niezły Yeti, który zjadł moje zdjęcie, które zrobiłem mu. Głupi Yeti. I'm dressed up for a formal party. Okej, okay, czyli musi dostać po prostu garnitur, bo idzie na jakąś tam imprezę. Proszę bardzo, panie pingwinie. Tutaj proszę się ubrać oczywiście stosownie na taką imprezkę i zobaczmy, czy coś jeszcze tak naprawdę mi tutaj zostało, bo nie widzę. A nie, jest jeszcze bałwan. Idziemy porozmawiać sobie z bałwanem. Dobra, co ty chcesz? I want to be a snowman. No to potrzebujesz na pewno marchewki, potrzebujesz, którą źle napisałem. Pyk. Yes, i stał się jak widzicie, bez problemu bałwankiem. Dobra, gdzieś tu mamy jeszcze misję. Ej, czy to nie jest czasem mój zaginiony brat? Chili, tak, ja ciebie kojarzę, Chili. Powiedzmy, że ciebie kojarzę i znam. Okej, mamy misję. Za chwilę się przekonamy, co dokładnie trzeba będzie zrobić w tej misji. Walka z Mikołajem? Hele, pomóż Mikołajowi przygotować się na tą wielką noc. Okej, okay, pomoc dla Mikołaja, brzmi naprawdę spoko. Pewnie zabawki będę musiał jakieś dać i inne dziwne rzeczy. Aha, czyli mam dać trzy jakieś prezenty. No to pierwszą rzeczą będzie... toy... doll. Będzie o kurde, ale zabaweczka. Proszę bardzo. Może Mikołajowi muszę to dać? GIF. Proszę, masz taką laleczkę malusieńką. Tylko mu się to kurde nie podoba. A, chyba, że ja mam to... Ja mam sam to spakować? Nie. Nie. Czekajcie, może ja muszę gdzieś to wrzucić. A ja tego nie zauważyłem. Dobra, powiedzmy toy car. Okej, okay, uwaga. Remove. Proszę. A to jednak nie tutaj. Czekajcie, muszę gdzieś to... Wydaje mi się, że muszę gdzieś to po prostu zapakować. Tylko pytanie... pytanie, gdzie daję do worka? O, dokładnie tutaj, do jego sań. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Lalkę weźmiemy sobie. I, proszę bardzo, i piłkę. To są najprostsze trzy rzeczy, które po prostu przychodzą człowiekowi do głowy. Dobra. Play something for the naughty children's later, just in case. A, czyli dla niegrzecznych dzieci. Dobra, tutaj chodzi o to, że musimy dać oczywiście dzieciom węgiel. Proszę bardzo, węgiel dla niegrzecznych dzieci. Jeżeli jesteś niegrzeczny, to dostaniesz od Mikołaja węgiel. O nie, śnieg spadł. Pewnie będę musiał dać sobie pług, a pług to był snow... jak był pług? Czekajcie. Nie wiem, czy to był snow... plow? Czy to jest... Tak, chodziło o taki pług śnieżny. Dobra, widać, wszystko jest spoko. Teraz muszę jeszcze się przedostać, znaczy po prostu ten cały śnieg, który tutaj jest. Czekajcie. W sumie nawet, zobaczcie, ja nie muszę wsiadać do tego samochodu. Yay, this time just his nose won't do. Aha, czyli po prostu nosek niestety renifera nie świeci. To musimy dodać, aby on świecił i na przykład dajmy sobie glowing. I wtedy, widzicie, będzie kolorowy i wszystko będzie z nim dobrze. Tutaj miałem, przyznam, nie wiedziałem za bardzo, co mam zrobić z tymi zoomi dziećmi. Ho, ho, ho! I Mikołaj poleciał do grzecznych i niegrzecznych dzieci. Jak widzicie, byliśmy z wizytą u Mikołaja. Może troszeczkę nie w tym czasie, w którym trzeba, bo jest lipiec, a Mikołaj wiadomo w grudniu. Ale i tak było naprawdę bardzo fajniutko. Level completed. I dostaliśmy nowe poziomy. Pójdziemy sobie oczywiście do Lili, zobaczymy, co to są dokładnie za poziomy. Czy to będzie ostatnia już... Jakby ostatni rozdział odblokujemy, czyli... Gwiazdy? Zastanawiam się, ile jeszcze mi tych poziomów zostało. Ale jestem prawie pewien, że będziemy mogli polecieć w kosmos. Wiecie, jakiś kontakt z kosmitami i tak dalej. Zobaczymy zresztą. O nie, ona już jest cała w kamieniu! 60 gwiazdek. A nie, nie mamy... Nie, wszystko mi się odblokowało, jak widzicie, na razie wszystkie misje mamy zrobione. Chociaż kurde, czy rakieta naprawdę będzie mi potrzebna?
No nie, może to, jest, to są właśnie wszystkie misje, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście mi zostało misji, także moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Do zobaczenia, no i cześć!